Żołnierz jednostki Grom w Call of Duty Modern Warfare oraz Warzone. Pojawiła się ciekawa petycja polskiej społeczności. Odbyły się kolejne testy drugowojennej gry Enlisted, nowe jednostki, pojazdy oraz mapa Berlin. 16 czerwca odbędzie się premiera gry Disintegration, ciekawie zapowiadającej się strzelanki twórcy serii Halo. A także Maverick z Top Gun oraz brakująca zawartość Battlefield 5. Co stało się z malowaniem twarzy, które promowało grę przed premierą? Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mestre i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Game Streak. Dzisiejszy odcinek tym razem rozpoczynamy od ciekawej petycji skierowanej do twórców gry Call of Duty Modern Warfare oraz Warzone, której inicjatorami jest polska społeczność graczy. Petycja, pod którą w momencie przygotowywania tego materiału podpisało się już około 8700 osób, jest niczym innym jak prośbą skierowaną do deweloperów i firmy Activision o dodanie do gry polskiego operatora jednostki Grom. W mojej opinii, biorąc pod uwagę projekt i założenia gry, a także sam plan na jej rozwój, nic nie powinno stać na przeszkodzie, by spełnić prośbę graczy. Zresztą spójrzcie tylko na operatorów, którzy już zostali dodani. Teoretycznie i praktycznie operator jednostki Grom byłby tu jak najbardziej na miejscu, a firma Activision dzięki takiemu zabiegowi zwiększyłaby grono wiernych fanów tej produkcji. Jeśli więc chcielibyście, aby postać ta znalazła się w grze, poniżej w komentarzu znajdziecie link do wspomnianej petycji. Kolejna wiadomość dotyczy ponownie gry Enlisted, której testy pre-alpha niespodziewanie rozpoczęły się, wprowadzając do rozgrywki sporo nowej zawartości. Przypomnę tylko, że Enlisted jest osadzoną w okresie II wojny światowej grą wieloosobową, stworzoną przez studio Darkflow Software oraz Gaijin, a więc to samo, które od wielu lat już rozwija grę War Thunder. No dobrze, ale co w takim razie ciekawego znalazło się dokładnie w tej wersji testowej gry? Coś, co od razu rzuca się w oczy, to nowa, świetna i klimatyczna moim zdaniem mapa o nazwie Bitwa o Berlin. Tym razem akcja gry przenosi nas w ostatnie lata II wojny światowej, co pociąga za sobą szereg zmian zarówno w rozgrywce, jak i dostępności samego sprzętu. Podsumowując, otrzymaliśmy możliwość poprowadzenia takich czołgów jak Pantera, Tygrys 2, T-34 w wersji 85, a także potężnego ISA 2. Oprócz tego w grze pojawiły się także moździerze, granatniki, nowe pistolety maszynowe, jak choćby słynna Pepesza, ale także broń RD-44, AVS-36, STG-44 czy MP-43. Do gry trafił także słynny koktajl Mołotowa. To ciekawe, na oficjalnej stronie gry twórcy wspominają, iż finalnie do produkcji trafi także lotnictwo. Niestety, na tę chwilę nie wiemy jeszcze, na jakich zasadach miałoby ono działać i jak wpłynęłoby na balans rozgrywki. Ale w mojej opinii przeprowadzanie ataków bombowych czy podniebne pojedynki byłyby bardzo ciekawym rozwiązaniem, mocno zwiększającym imersję. Przypomnę tylko, że testy trwały od 8 do 10 maja. Szesnastego czerwca odbędzie się premiera gry zatytułowanej Disintegration, strzelanki wieloosobowej, za którą odpowiada studio V1 Interactive. Z tej też okazji w sieci ukazał się zwiastun, przybliżający nam założenia rozgrywki, a także w pewnym stopniu zarys fabularny. Założycielem studia jest Marcus Leto, który jako dyrektor artystyczny brał udział w rozwoju słynnej serii Halo. Jego najnowszy projekt, a więc Disintegration, przeniesie nas w przyszłość do wyniszczonego epidemiami, gwałtownymi zmianami klimatu i głodem świata, w którym ludzkość, aby przetrwać, dokonuje wszczepienia ludzkich mózgów robotom. Zabieg ten nazywa się integracją. Pogłębiające się różnice pomiędzy ludźmi a zintegrowanymi doprowadzają do globalnego konfliktu, podczas którego wcielamy się w Romera Scholla, jednego ze zintegrowanych, którzy opowiadają się po stronie ludzi. Jak informują twórcy, będzie to produkcja oferująca tryb fabularny oraz wieloosobowy. Akcję gry obserwować będziemy z widoku pierwszoosobowego, a rozgrywka pozwoli nam zasiąść za sterami tak zwanego gravilotu, maszyny latającej na niewielkiej wysokości uzbrojonej w śmiercionośne działka.
Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie oferujące możliwość jednoczesnego obserwowania i dowodzenia jednostkami naziemnymi, sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Tak więc nie tylko będziemy prowadzili ogień za sprawą uzbrojenia zainstalowanego na naszej maszynie, ale będziemy także wydawać rozkazy bardzo zróżnicowanym jednostkom naziemnym. Co z tego wyjdzie w praktyce? Zobaczymy już 16 czerwca. Czy pamiętacie to słynne malowanie twarzy, swoją drogą mające uzasadnienie historyczne, które wchodziło w skład koncept artów dla gry Battlefield 5, publikowanych przez firmę Electronic Arts przed premierą? Otóż tego typu elementy, sporo z nich nawet autentycznych, miało być częścią gry w ramach dodatków kosmetycznych. Niestety, przez cały okres życia gry, a więc od premiery do zakończenia wsparcia, malowanie to pozostało jedynie w sferze obietnic, a ostatnia zaprezentowana przez firmę płatna postać, która pojawi się już wkrótce, wywołała ponownie sporo burzliwych dyskusji wśród graczy. A wszystko przez ten oto zwiastun. You don't know who I am. I'm the guy that makes every shot count. Dlaczego, zapytacie? Otóż elita, którą właśnie widzicie, to Steve Fisher, który dostępny będzie w Battlefield 5 od 12 maja. Przez sporą część graczy porównywany jest do Mavericka, głównego bohatera filmu Top Gun. Swoją drogą ciekawie wyglądają statystyki tego materiału. Aktualnie zwiastun ma 18 tysięcy łapek w dół i 4800 w górę. Tak więc świadczy to tylko o jednym, że jak widać graczom nie spodobało się to, co zobaczyli. Co ciekawe, malowanie twarzy, o którym wspomniałem na początku, nawiązujące do prawdziwej historii żołnierza 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej, a więc do Jake'a McNeese, nigdy nie pojawiło się w grze, pomimo że koncept arty je przedstawiające promowały grę długo przed premierą. Warto także dodać, że do gry nie trafiły takie przedpremierowe obietnice jak awaryjne lądowanie samolotów, możliwość używania pistoletów spinając się po drabinie, przeciąganie rannych członków naszej drużyny, powalenia z powietrza, nowe tak zwane combat rolls, czy choćby możliwość używania garoty. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.